Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bo Lubię i zapraszam na obiecany film o książkach wydawnictwa Znak. Niewiele ich przeczytałam, nie będzie ich tak dużo jak książek wydawnictwa Marginesy, a to dlatego, że w znaku po prostu nie miałam dostępu do audiobooków i wszystko musiałam czytać oczami. Jednak na dzisiaj przygotowałam Wam pięć książek. I jeszcze będzie jeden film, w którym wystąpią książki ze znaku, ale postanowiłam nagrać go trochę pod innym tytułem, i to będzie film tematyczny. Przekonacie się za tydzień. A teraz zaczynamy. Zaczynamy od książki, której nie miałam w papierze, i jako jedyną z książek z tego miesiąca wysłuchałam w audiobooku. A zaczęłam ją słuchać dlatego, że ta książka miała do mnie dość. Ostatecznie do mnie nie przyszła, ale niczego nie żałuję. Bardzo się cieszę, że tę książkę poznałam. O czym mowa? Pokażę Wam tak tutaj, na telefonie. Są to Ciałaczki Karoliny Sulej. Kobiety, które wcielają feminizm. I co to jest za książka? Ta książka to jest zbiór wywiadów z wieloma kobietami, które. W jakiś sposób zasłonęły, bądź też stały się znane, za sprawą tego, że bez skrępowania opowiadają o ciele, bądź też to ciało w jakiś sposób eksponują. Ta książka zaczyna się od kobiety, którą prawdopodobnie wszyscy znamy. Jest to Krystyna Kowta, znana pisarka, która Lata temu, naprawdę lata temu, myślę, że co najmniej 20 albo i więcej, była, zdaje się, pierwszą kobietą w Polsce, która otwarcie mówiła o tym, że miała raka piersi i o wszystkim tym, co było związane z tą chorobą czyli o operacji, o naświetlaniu, o chemii, ale także o kobiecości po tym, jak odjęto jej piersi. Naprawdę doskonały wywiad. Oprócz Krystyny Kofty jest tam też wiele więcej kobiet, także takich z młodszego pokolenia. Między innymi Renata Dancewicz czy też Paulina Młynarska, to z takich nazwisk, które raczej wszyscy znamy. Są tam też osoby, które znamy znacznie mniej, ale na przykład podziwiamy ich dzieła sztuki, bądź też uczęszczamy do nich na lekcje jogi, bądź też na inne Kursy, które prowadzą. Są tam kobiety, które wspierają inne kobiety w trudnych decyzjach, są też kobiety transpłciowe. Naprawdę doskonałe wywiady, które może nie tyle przybliżają nam ciało, bo my wiemy, jak wygląda nasze ciało, ale pokazują, że o ciele, jakimkolwiek ciele, czy pięknym, prosto z gazet, czy też zwykłym, można mówić bez żadnego skrępowania. Kolejna książka, o której chciałam Wam powiedzieć. To dobrze nam znany Marek Krajewski i jego najnowsza powieść z Popielskim pod tytułem Czas zdrajców. Bardzo mi się podobała. Popielski w tej powieści ma do wykonania bardzo tajną misję. Otóż musi przejąć bądź też zdobyć dokumenty, którymi pewna kobieta szantażuje rząd Polski. Otóż chce za te dokumenty bardzo dużą sumę pieniędzy, a jeżeli nie uzyska tych pieniędzy, sprzeda je innym krajom. Ale Popieski, jak to nie on, zakochuje się w tej młodej, ślicznej, utalentowanej kobiecie, pozbawionej wszelkich zahamowań i bardzo chętnie się jemu oddającej. Niestety, wkracza wywiad niemiecki. I okazuje się, że w bardzo krótkim czasie Popielski staje się podejrzany o zdradę kraju, o to, że jest podwójnym agentem. I sam Piłsudski wyznacza mu dość krótki czas na to, aby oczyścił się z tych zarzutów. Bardzo Wam polecam, jak zwykle dużo się tutaj dzieje i mamy niezłą łamigłówkę, ale powieść wciągająca i zabierająca nas w inne czasy i w inne problemy. Marcin Kącki, reporter, napisał parę lat temu reportaż pod tytułem Oświęcim Czarna Ziemia. I nie, nie, nie. Nie jest to kolejna książka o Auschwitz, a przynajmniej nie bezpośrednio o Auschwitz. Kącki zajmuje się tutaj miastem Oświęcim i próbuje dowiedzieć się, zbadać, w jaki sposób Oświęcim funkcjonuje teraz, czym zajmują się ludzie, jakie ludzie mają zdanie na temat tego, że znajdują się tak blisko obozu koncentracyjnego, czy czerpią z tego jakieś korzyści, czy też wyciągnęli jakąś lekcję z historii, czy może historia niczego ich nie nauczyła. To książka, która jest taka bardzo wprost. Opowiada o. Problemach, które Oświęcim i władza Oświęcimia oraz ludność Oświęcimia prawdopodobnie wolałaby zamieść pod dywan. Między innymi mówi o rasizmie, mówi o tym, jak władze miasta nieumiejętnie walczą na przykład ze smrodzącymi, zatruwającymi powietrze zakładami. Mówi także o historii miasta przed II wojną światową. Opowiada o tym, że Oświęciem był. Miejscowością, w której mieszkało bardzo dużo Żydów, i po wojnie został tam tylko jeden. Opowiada także o nim. Bardzo, bardzo ciekawa książka, która patrzy na to miasto z bardzo wielu perspektyw. Jaki się obraz wyłania, musicie się sami przekonać. Mam jeszcze jedną książkę, tak zwaną karteczkową, ponieważ. Co dziwne, ja tę książkę mam w dwóch egzemplarzach. Jedną mam po polsku, jedną mam po angielsku. Przeczytałam ją na e-booku, a książek dzisiaj tak na szybko nie znalazłam. Nie chce mi się już odsuwać kanapy i robić bałaganu. Dlatego też zdjęcie Wam się wyświetli gdzieś tutaj, a ja o niej opowiem. Ta książka ma tytuł Lincoln w Bardo i napisał ją George Saunders. To jest bardzo dziwna powieść. Jest napisana w formie dramatu z podziałem na rolę. Dzieje się na cmentarzu i częściowo jest oparta na faktach. Otóż, kiedy Lincoln był prezydentem, miał dwóch małych synów, i pewnej zimy jeden z tych synów się przeziębił i umarł. I tego kilkulatka pochowano na cmentarzu. I ta książka właśnie zaczyna się w miejscu, kiedy dziecko umiera, odbywa się pogrzeb, i duchy zgromadzone na tym cmentarzu, duchy, które dziwnym trafem jakimś nie są w stanie odejść w żadną stronę, tylko cały czas się snują w obrębie cmentarza, przyjmują go do swojej grupy i roztaczają nad nim opiekę. I w tej książce poznajemy też te inne osobistości dziwaczne. Które zamieszkują na tym cmentarzu i straszą tam. Także, jeżeli chcecie coś innego przeczytać, coś, co wyrwie was z takiej rutyny, z powieści, które czytacie na bieżąco, bardzo, bardzo wam to polecam, ponieważ dla mnie była to książka, która gdzieś mi otworzyła oczy na to, że kurczę, już dawno nie czytałam niczego napisanego w tak nietypowy sposób, i opowiadającego tak nietypową historię, ale jednocześnie historię, którą chciałam poznać i którą chciałam doczytać do końca. I została nam ostatnia książka, o której chciałam opowiedzieć. To jest Nowość. Gdy opadnie kurz. I jest to książka oparta na faktach, napisana przez Roberta Jensena z tytułem Czego praca przy katastrofach nauczyła mnie o życiu? I ten Robert Jensen, jego mamy tutaj, jest byłym żołnierzem, właścicielem firmy, która zajmuje się likwidowaniem skutków różnych katastrof. On się tym zajmował praktycznie przez całe życie, najpierw pracując dla instytucji rządowych, a teraz pracując na własne konto. Jakie katastrofy mamy na myśli? Wszystkie te największe, w których Ofiarami pada bardzo wiele osób, czyli na przykład wybuchy na, ba na Bali, czy też tsunami, czy też katastrofy samolotowe, czy też huragany, ale także katastrofa 11 września, gdzie także pomagał w likwidowaniu skutków tej tragedii. Na czym polega jego praca? Co on tam likwiduje? Otóż on przede wszystkim zajmuje się odzyskiwaniem zwłok ofiar. Oraz zabezpieczeniem ich w taki sposób, aby dało się te zwłoki czy fragmenty ciał zidentyfikować i przywrócić rodzinom. Współpracuje także z rodzinami zmarłych, ponieważ musi im wytłumaczyć, że ten proces, o którym wspomniałam, może trwać nawet kilka miesięcy. Dlatego też pełni taką rolę pośrednika pomiędzy władzami czy też. Z patologami sądowymi, a rodzinami, które oczywiście są zrozpaczone, które chciałyby jak najszybciej dokonać pogrzebu, ale nie mogą odzyskać zwłok swoich bliskich, ponieważ na przykład toczy się jeszcze śledztwo. Także ten człowiek zajmuje się rzeczami bardzo przykrymi, bardzo tragicznymi, ale jednocześnie opowiada o tych przypadkach, w których brał udział, z bardzo wielką czułością, troskliwością, z wielką ampatnią dla drugiego człowieka i z wielkim zrozumieniem dla emocji, jakie szarpią czy to rodziny ofiar, czy też władze lokalne, które muszą się zmagać z taką tragedią. Bardzo ciekawa książka, która opowiada o tragediach, które znamy, które widzieliśmy w telewizji, ale z zupełnie innej strony. Jeżeli jeszcze nie znacie, warto wrzucić na listę do przeczytania. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dotrwaliście. Mam nadzieję też, że zdołałam Was zainteresować którąś z książek i że spotkamy się także za tydzień, kiedy zdradzę Wam będę opowiadała o książkach Mistrzyń Kryminałów. A teraz żegnamy się. Życzę Wam miłego tygodnia. Do zobaczenia w przyszły wtorek. Pa 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 pa, pa.